Witam serdecznie, tu Adam Jurkiewicz. Dzisiaj chciałbym pokazać Państwu urządzenie, to jest eBIM Edge, które pozwala zamienić dowolną tablicę, zwykłą, białą, suchościeraną tablicę, w tablicę interaktywną. Jak to się dzieje? Otóż nasz Edge jest odbiornikiem, a tutaj mam specjalne piórko, które jest nadajnikiem. Musimy w systemie wykonać taką funkcję jak kalibracja. To oczywiście jest przy każdej tablicy interaktywnej. Proszę spojrzeć, jak łatwo można tutaj skalibrować tą tablicę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uderzeń. I nasza tablica jest już skalibrowana. Możemy swobodnie używać pióra specjalnego i możemy swobodnie tutaj uruchamiać sobie różnego rodzaju programy. W naszym systemie operacyjnym Szkolny Remix Uczniowski posiadamy wiele oprogramowania edukacyjnego. Pokażę tutaj, oczywiście jest to dużo. My pokażemy program Tux Paint, który służy do rysowania. Do tablicy interaktywnej świetnie nadają się tego rodzaju programy. Możemy sobie spokojnie tutaj rysować. Co więcej, mamy ciekawą opcję pieczęci i możemy wybierać sobie różnego rodzaju pieczątki, które będą się od razu pojawiać na naszym ekranie. Te pieczątki przy okazji pokażę, możemy zmieniać, są różne i może to nam w bardzo łatwy sposób ubogacić nasze lekcje. Oczywiście oprócz tego mamy również na przykład aplikacje Edukacja i GeoGebra. To jest bardzo fajny program, który służy do wspomagania nauki matematyki, konkretnie geometrii w naszym przykładzie. Tutaj możemy sobie na przykład wykonać różnego rodzaju obiekty, prosta przechodząca przez dwa punkty i mamy prostą. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że ten film pokaże Państwu, że takie urządzenie w bardzo łatwy sposób potrafi zrobić Wam świetną tablicę interaktywną.